Tu Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House seria podcastów technologicznie In Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta sztuczna inteligencja. Elon Musk niespodziewanie wycofuje pozew przeciwko OpenAI. Prawnicy miliardera złożyli do sądu wniosek o umorzenie sprawy bez podania przyczyny. Musk złożył pozew przeciwko OpenAI pod koniec lutego. Mówił, że firma, którą pomógł założyć, odeszła od swojej misji rozwijania sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości i skupiła się na zarabianiu pieniędzy. W pozwie żądał zwrotu wszelkich zysków uzyskanych z działalności. Firma OpenAI uznała zarzuty za niespójne. Opublikowała na swoim blogu kilka maili z początków działalności, w których Elon Musk potwierdzał, że firma musi dużo zarobić, żeby sfinansować dalszy rozwój technologii. Miliarder nadal może jednak reaktywować sprawę przeciwko OpenAI. Ostatnio opublikował serię postów, w których krytykował firmę za przetwarzanie danych użytkowników. Po tym jak Apple ogłosił, że wprowadzi chat GPT na swoje urządzenia, Musk napisał, że te sprzęty zostaną zakazane w jego firmach. Według niego to niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa. Apple zapewnia, że dane użytkowników nie będą przechowywane przez OpenAI. Polska firma stworzyła autonomicznego asystenta AI. Zeta Labs to startup, który specjalizuje się w nowych rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji i analityki danych. Właśnie rozwija swojego agenta AI, który ma być zdolny do robienia bardzo złożonych i wieloetapowych zadań. Według twórców narzędzie wyprzedza inne dostępne dziś chatboty, które przede wszystkim odpowiadają na pytania. Model firmy Zeta Labs ma obsługiwać przeglądarkę internetową w sposób podobny do człowieka. Zarezerwuje stolik w restauracji, pomoże przejść przez proces rekrutacji, a nawet potrafi sam założyć firmę. W ramach testu firma Zeta Labs pokazała, że prosta instrukcja wystarczy, żeby model poprowadził użytkownika przez stworzenie biznesplanu, rejestrację działalności i pozyskanie klienta. Firma pozyskała od inwestorów prawie 3 miliony dolarów finansowania. Naukowcy z Chin stworzyli niezniszczalny materiał. Jest 100 tysięcy razy cieńszy od ludzkiego włosa. Niezwykła wytrzymałość sprawia, że chipy wykonane z tego materiału mogą działać praktycznie wiecznie. Testy pokazały, że wydajność materiału nie spadała nawet po milionach cykli. To może znacznie wydłużyć żywotność urządzeń elektronicznych. Materiał jest przystosowany do działania w wymagającym środowisku. Można go wykorzystać na przykład w lotnictwie albo w badaniach głębin morskich. Odkrycie chińskich naukowców może także obniżyć koszty budowania centrów danych. Chiny stawiają na opracowywanie nowych materiałów, które mają kluczowe znaczenie w rozwoju sztucznej inteligencji. To sposób na walkę z amerykańskimi sankcjami w toczącej się między krajami wojnie technologicznej. Spotify testuje reklamy głosowe AI. Firma ogłosiła, że otwiera swoją pierwszą wewnętrzną agencję kreatywną o nazwie Creative Lab. Chce pomagać markom tworzyć niestandardowe kampanie marketingowe. Marketerzy będą mogli dotrzeć do 615 milionów słuchaczy Spotify. Marki będą współpracować z nowym zespołem Creative Lab przy tworzeniu reklam wideo i audio. Spotify chce stworzyć narzędzie, które będzie robiło skrypty i generowało reklamy czytane przez hosta dla podcasterów. Wykorzysta do tego sztuczną inteligencję. Każda kampania, którą zajmuje się Creative Lab, będzie dostosowana do konkretnej marki i potrzeb biznesowych, mówi rzecznik Spotify. Ksiądz AI głosił kontrowersyjne teorie. Katolicka grupa wsparcia z Kalifornii stworzyła chatbota, który miał odpowiadać na pytania wiernych. Mimo że ojciec Justin był trenowany na doktrynie katolickiej, szybko wzbudził oburzenie wiernych. Bot miał pozwalać sobie na seksistowskie komentarze. Proponował także użytkownikom, że udzieli im sakramentów. Oprócz tego uznał, że do chrztu można wykorzystać napój zamiast wody święconej. Kontrowersyjny ojciec Justin został wyłączony już po 2 dniach. Twórcy nie zrezygnowali jednak ze swojego pomysłu. Księdza AI zastąpił awatar pozbawiony koloratki, który teraz nazywa się po prostu Justin. Grupa katolicka zastrzega, że w projekcie nie chodziło o zastąpienie księży. To miało być narzędzie, które da ludziom na całym świecie nieograniczony dostęp do wiarygodnych informacji na temat wiary katolickiej. To było technologicznie In Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.